Portal WRC.pl. Bardzo dziękuję za przybycie. Ale dopisała nam, i to jest najważniejsze. Cześć tam. I wezmą udział w symbolicznym otwarciu nowo wybudowanej drogi w ciągu ulic Jerzyka, Słowackiego, Kasporowicza oraz ulicy Mickiewicza. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co jakiś czas mam okazję przyjeżdżać do Wądrowca i być świadkiem i uczestnikiem właśnie takich symbolicznych otwarć kolejnych odcinków dróg w Wądrowcu. Dzisiaj to kolejna droga skupiająca kilka ulic. Ulice Mickiewicza, Słowackiego, Kasporowicza i Jerzyka, tutaj właśnie w centrum Wągrowca. Te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, gdyby nie dofinansowanie tutaj, co warto cały czas podkreślać, bezwrotne. To ponad 4 300 000 zł dofinansowania na budowę tych dróg. Dzięki temu została położona nowa nawierzchnia, powstały chodniki, w części również są wybudowane drogi rowerowe i też 150 miejsc parkingowych przy tych ulicach. To bardzo ważne z punktu widzenia życia mieszkańców, przede wszystkim komfortu życia i bezpieczeństwa, bo i to też zostały przebudowane przejścia dla pieszych, a to jest też olbrzymią troską naszą, ażeby właśnie tutaj było bezpiecznie, żeby na przejściach również było dla pieszych bezpiecznie. Szanowni Państwo, już ponad 1000 kilometrów dróg w Wielkopolsce, za ponad miliard złotych w Wielkopolsce powstało takich dróg od kilku lat, odkąd funkcjonuje Fundusz Dróg Samorządowych, który zmienił nazwę później na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a który jest w gestii wojewody, są to środki rządowe w gestii wojewody. I tutaj bardzo dziękuję wszystkim samorządom zawsze, tutaj też przy tej okazji bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że aplikuje i stara się o te wnioski, o te pieniądze, i są składane te wnioski, które są bardzo dobrze przygotowane. Dzięki temu też mamy też okazję dzisiaj uczestniczyć w takiej właśnie uroczystości. Ale to dzisiaj dla nas wyjątkowe święto. Przede wszystkim do tych mieszkańców, którzy mieszkają w tej części miasta, a jest to 1/3 mieszkańców. Dzięki panu wojewodzie, dzięki panu posłowi Marcinowi Porzuckowi dzisiaj możemy cieszyć się tą inwestycją. To dla nas bardzo ważna i kluczowa inwestycja dla tych mieszkańców, którzy tutaj w tej części miasta mieszkają. To, co powiedział już wcześniej pan wojewoda, możemy cieszyć się przepiękną ulicą, zachowaniem drzewostanu, ścieżkami rowerowymi, miejscami parkingowymi. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie wsparcie pana Macieja Zielińskiego i pana Marcina Porzucka. Dzięki wsparciu rządowemu programowi rozwoju dróg lokalnych. Chciałbym nadmienić jeszcze, że ta radość jest tak wielka, że chciałbym również powiedzieć to, co powiedział wcześniej już pan wojewoda Michał Zieliński, a nie dopowiedział o jednej jeszcze rzeczy. Że dzięki właśnie tym dwóm panom będziemy mogli w przyszłości cieszyć się rewitalizacją plaży miejskiej, gdzie otrzymaliśmy około 12 milionów złotych na rewitalizację tejże plaży. Strumień środków rządowych płynie tutaj do Wągrowca i to jest widoczne na każdym kroku, zarówno na osiedlu Wschód, czy na osiedlu Osada, czy wreszcie w centrum miasta. Będziemy mieli kolejne przedszkole, będziemy mieli plaże, będziemy rozwijali się. Wągrowiec rozwija się w bardzo dobrym kierunku. Dzisiaj tutaj jako reprezentant mieszkańców chciałbym jeszcze raz podziękować za pomoc w realizacji
tych zadań. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja została zrealizowana. Jest to jedna z wielu inwestycji drogowych w ostatnim czasie, która mogła zostać zrealizowana na terenie Wągrowca. Liczę na dalszą współpracę z samorządem wągrowieckim, pana burmistrza. Znam jeszcze z czasów, gdy byliśmy radnymi sejmiku województwa wielkopolskiego i chociaż byliśmy wtedy z różnych formacji, można powiedzieć z dwóch stron, to jednak potrafimy współpracować, bo ta droga jest dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, jakie mają przekonania, i bardzo się cieszę, że takie inwestycje jak właśnie tego typu drogi, jak przedszkola, jak rewitalizacja terenów wokół jeziora będzie mogła, będą mogły powstawać. Thank you.